dla mnie są miejscami absolutnie świętymi. A ludzie, którzy czytają książki, tak naprawdę nie chodzą po tej ziemi, ale fruwają. Książki są najpiękniejszą rzeczą, jaką w ogóle Pan Bóg stworzył i dał nam. Na samym początku wszystkich sztuk jest literatura. Dopiero po niej jest malarstwo. A literatura jest dlatego tak wielka, że czytanie książki jest zajęciem w istocie twórczym. Pisarz usuwa się w cieni, nawet jeżeli to jest Marquez, Dostojewski, Konwicki czy Lew Tolstoj, to jego już nie ma. On dał nam powód do tego, żeby uruchomić naszą wyobraźnię. To my stajemy się twórcami książek, które czytamy. Z takim wielkim rozczuleniem obserwuję biblioteki w Polsce. Wiele można o nich mówić, krytycznego, złego. Natomiast niebywałe są polskie w ogóle biblioteki. Święte są te kobiety, które tam pracują. To jest jakby zupełnie inny gatunek, jakby szlachetniejszy gatunek ludzki. Sympatyczne, miłe, z wdziękiem, dobrze ubrane. Tutaj na szczęście jest jeszcze kultura, dyskrecja, znakomite wychowanie. I w takich miejscach też spotykam się z niesłychaną przyjemnością z moimi czytelnikami. Mój świat, na przykład Starego Teatru w Krakowie, w którym w latach 70-80 miałem szczęście być w jednym z najlepszych teatrów świata. Z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski, Bardini, Jerzy Kreczmar. Z takimi aktorami jak Jerzy Bińczycki, Sadecki, Radziwiłowicz, Trela, Dymna, Polony, Sztur. No kogoż tam nie było. I myśmy objechali caluteńki świat i wszystkie kontynenty. To ja nie. Za mocno. No, widzę. Jakiś czas temu, parę lat temu, w rozmowie z Grzegorzem Miecugowym był taki program w telewizji. No, inny punkt widzenia. Tak. Powiedział pan, cytuję, trzeba wykonać ciężką pracę, żeby zatrzymać kogoś, kto odszedł. To jest ciągłe trzymanie się za ręce w korowodzie życia. Śmierć nie ma życia bez nieżycia. Majestat śmierci tak, ale nie ostateczność. I to najpiękniejsze zdanie. Jak ktoś odchodzi, zaczynamy go kochać jeszcze bardziej. Gdzie to stajemy bezradni, zapłakani i bardzo, ale to bardzo nie umiemy zrozumieć tego faktu. Tak się stało też ze mną. Jak zmarł pan Piotr, nie mogłem sobie poradzić absolutnie z moją tęsknotą. Ja jeździłem po świecie, kręciłem filmy, wyjeżdżałem za granicę, ale raz w tygodniu pisałem list. Kochany panie Piotrze, a pan Piotr mi odpowiadał, drogi panie Janie, no to wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech słowo brzęknięcie szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet. Ja potem na błoniach mleczę, raz żółte, raz białe, taki majowy szmonces. W niebie bezzębne anioły, wiem, mielą żarnami dziąseł, przetrawioną wcześniej na ziemi rzadką papkę ludzkich miłości. I wpadnij pan nocą, wieczorem z rana, na najkrótszy z krótkich milczący szept, bo my umieramy trochę bez pana, jak te konwalie, jak bzy albo pet.